Jestem bardzo wdzięczny za to serdeczne przyjęcie, ale chciałem powiedzieć kilka słów na temat tych wyborów właśnie tu, w Lublinie i w Lubelskim, na ziemi szczególnej, bo z jednej strony bogatej tradycją, kultury, która tutaj powstawała, ludzi, którzy tutaj żyli, ziemi, która tutaj jest wyjątkowo dobra, a z drugiej strony mamy tutaj najniższy dochód na głowę w kraju. Mamy tutaj jedną z najbiedniejszych części całej Unii Europejskiej. Jest w tym wszystkim pewna sprzeczność, pewne napięcie. Trzeba sobie postawić pytanie, jak z tego wyjść. Musimy wspomnieć także i o władzy centralnej, bo to na poziomie centralnym w Warszawie rozstrzyga się spór między dwoma zupełnie odmiennymi koncepcjami rozwoju naszej ojczyzny. Koncepcją opartą na koncentracji środków, a więc i tempa rozwoju w ośrodkach najbogatszych, a one dopiero później mają jakby promieniować rozwojem na inne części kraju. To się uczenie nazywa polaryzacyjno-dyfuzyjna koncepcja rozwoju i koncepcji rozwoju zrównoważonego, którą my reprezentujemy, która opiera się na przeświadczeniu, że te części kraju, które dzisiaj są w trudniejszej sytuacji, a powtarzam, Lubelskie ma najniższy dochód na głowę w kraju, powinny być szczególnie wspierane. Ja chcę Państwa zapewnić, że my tą koncepcję w dalszym ciągu reprezentujemy. Byśmy ją realizowali, my będziemy jej bronić. A ziemia lubelska i sam Lublin potrzebuje pewnych decyzji centralnych. Potrzebuje. Mówił o tym kandydat na prezydenta Lublina, pan poseł Lech Sprawka, tu przed chwilą, kiedy mówił, że będzie pilnował realizacji pewnych inwestycji, choćby drogowych. Przecież tu jest najmniej dróg szybkiego ruchu i autostrad w całym kraju. Znaczy najmniej to jest właściwie złe określenie, bo to jest ich 2,5 kilometra, nawet niepełne. Myśmy chcieli, żeby tutaj była centrala wielkiej firmy energetycznej, PGE, Polskiej Grupy Energetycznej. To nie była decyzja przypadkowa. Chodziło o to, żeby Lublin uzyskiwał ogólnopolskie znaczenie także w sferze ekonomicznej. Ale ja powiem więcej, proszę Państwa. W naszym programie, który ciągle uzupełniamy, nawet w trakcie tej kampanii, jest też myśl następująca, żeby w Lublinie umieścić najważniejszą instytucję prowadzącą w skali ogólnokrajowej politykę rolną. Rozbudowaną agencję restrukturalizacji rolnictwa, ale to nie chodzi o tą, która jest w tej chwili. To chodzi o jedną agencję, bo my te kilka agencji rolnych chcemy połączyć w jedną. I ona powinna być umiejscowiona w Lublinie, bo tu jest stolica polskiego rolnictwa. Częścią naszego pomysłu na samorządy jest wsparcie miejscowych środków masowego przekazu. One dzisiaj są dużo, dużo za słabe. W powiecie, w gminie, albo ich w ogóle nie ma, albo są zależne od władzy. Niewiele mogą zdziałać. Te instytucje same się nie utrzymają. Trzeba te wielkie media opodatkować. Niech mi ich nikt trochę zapłaci. Inni potentaci. I niech dzięki temu będą pieniądze na wsparcie tej małej gazety, małego tygodnika, małej radiostacji, czasem tylko gminnej, i żeby ci, którzy tam pracują, dziennikarze, mogli być rzeczywiście dziennikarzami, bo dziennikarz to jest ktoś niezależny. Zmieńmy Polskę już w tych wyborach. Zmieńmy ją od dołu. Zmieńmy poprzez nową jakość samorządów. Wiemy, co zrobić, by Polska się szybko rozwijała. Dziękuję bardzo.